Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloomstere Piąteczki. Tym razem troszeczkę inaczej. Nagramy sobie z widzem. Będzie to Smurf. Smurf, czekaj, jak to ma Smurf? Dobrze powiedziałem chyba. Więc zobaczmy sobie. Zagramy sobie wyzwaniem na snajperów, czyli tylko i wyłącznie gramy snajperami. Zobaczymy, jak będzie. On chyba nie będzie grał z wyzwaniem, więc spoko. Zobaczymy, jak sobie to z tym poradzimy. I teraz tego private match. Jaka mapka? Jakoś z podstawą, i będziemy tutaj za bardzo kombinowali, mi się wydaje. Tylko chciałbym coś jednak, żebyśmy coś mogli zarobić sensownego. Tu? Czy taka bardziej? Z dwóch stron i jedno później wspólne połączenie. Ja to mam już wykonywane z kimś. To ta? Taka? To jest pełna droga. Spróbujmy tą. Jadamy na impopable oczywiście, bo inaczej nie ma sensu. Fast tracka? Nie mogę? Zablokowany jest. Szkoda. Naprawdę szkoda. Ale zagrajmy sobie z reversem. Czemużby nie, prawda? Czemużby nie? Okej, okay, dodajemy znajomego. Ready, więc lecimy z koksem. Duchota znowu cały czas jest, naprawdę. No i dobra. Reward jest impopable. Mój bult jest po tej stronie, tak? Tak, to jest moja strona, stąd będą lecieli. Więc dobrze. Próbujemy w takim razie. Oczywiście tutaj mam nadzieję, że on będzie tutaj cały czas klikał na drogę, bo ja tego nie będę robił. Ja po prostu gram na snajperami. Znaczy z snajperkami, więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Dajemy na strong oczywiście. Będziemy tutaj robili to całą brudną robotę. Odnośnie rozwalania ich. Więc zobaczymy, co z tego w ogóle będzie. On tu widzi, że idzie pod ninja. Bardzo fajnie, bo combo ninja oraz snajper jest mega mocne. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy z tym całym tutaj wyzwaniem. Ja zbieram teraz swoją kasiorkę już pod to od razu. Tak, on idzie tutaj pod kasiorę. Ja niestety tego nie zrobię. Bo nie mogę. Wyzwanie mi nie pozwala. Więc ja zbieram sobie tutaj spokojnie kasiorkę. Teraz kurczę, boję się, że mało asekuracji daję jemu, przez to, że mam tylko jedną małpkę i zbieram tą kasę teraz. O, czy sobie poradzimy? I moim buildem. Która fala ja uzbieram na speeda? Na speeda uzbieram za 3 rundy. 3-4 rundy uzbieram na speeda. Nie, spoko, damy radę, damy radę. Spokojnie się utrzymamy do tego czasu. On tutaj widzicie, asekuruje jeszcze tą stronę. Ja zabiłem 300, on troszeczkę mniej. No dobra, on więcej, wiem. Ale chcę jednak ten upgrade zrobić. Ten upgrade zrobimy, to wtedy po prostu będziemy już bardziej tutaj mogli cokolwiek tutaj zdziałać. I naprawdę będziemy teraz wtedy naprawdę coś znaczyć. Na razie nie. Spokojnie czekam. 13 runda, myślałem, że już zbieram tego czasu. Ty ciągle tutaj stoję. A on się wzbogaca, no niestety. Na tym to polega. Wyzwanie jest. Chcę jednak je realizować. Na fast tracku było troszeczkę łatwiej to wykonywać. Dobra. Teraz już tutaj cokolwiek będziemy więcej tutaj rozwalali, więc to jest git. To już jest git. Teraz już z tą małpką mamy szansę na cokolwiek. On tutaj oczywiście teraz z kasiorą leci mega mocno. Czy ja mu zabieram kościół? Chyba nie. Nie mam szansy chyba zabierać nic. Chyba nie. Tak mi się wydaje zresztą. Ale wiecie, zawsze nigdy tylko nie jestem pewny, jak to wygląda. Ale nie, dobra, nie zabieram mu nic, więc jest git. Teraz tak, 13 tysięcy pod to, wow! Oj, to będzie teraz problematyczne, żeby to nazbierać. No ale dobra, nie. Idziemy na easy. Jedna małpka. Jedna małpka, na razie jest ciężko, więc ja będę chyba też klikał, żeby jakoś pytał. Tak, to jest największy ból grania z kimś, że jednak trzeba klikać zawsze tego speeda. Bo jednak ten speed jest wręcz wymagany, żeby on to jakoś tam to szło sensowniej. To musi być. My powoli tutaj coś tam nabijamy. Ciągle to nie jest tyle, ile byśmy mogli, jakbyśmy normalnie grali tak jak on gra, prawda? No ale wiadomo, o co chodzi. Jak zdobędziemy już dropy, to będziemy mogli wtedy już cokolwiek się już bawić. Na razie, no jeszcze nie. Teraz jest całkowita wegetacja. Naprawdę, mówię wam.
To jest po prostu smutne w takich buildach, ale spoko. Mamy chłopaka, który chce się wykazać. On tak naprawdę gra prawie że solo w tym momencie, bo ja mu tutaj mało działa, chociaż tak, rozwalam tutaj wszystko. On tą swoją małpką może rozwalać jeszcze tych opancerzonych. Ciekawi mnie, jakie on ma tutaj wyniki w tych swoich małpach. Jakie to są wyniki tam? Tutaj 5000 jeszcze, fuck! Jeszcze 5000 i dopiero wtedy będę cokolwiek mógł sobie kupować. Dopiero wtedy będziemy cokolwiek tutaj znaczyli. Jeszcze 5 koła, fuck, strasznie dużo. Będzie to irytujące, jak on tutaj się zabudowuje. Rany boskie. No to tak, to jest faktycznie już build na ninja, ale on... Dziwi mnie jedno, czemu on tutaj nie buduje tych lepszych? Ja bym dawno, przynajmniej jedną sobie taką tutaj zrobił. Naprawdę. Dawno bym tutaj już szczelił sobie tą lepszą. To jest według mnie podstawa. To jest według mnie jak najbardziej podstawa do czegokolwiek. No i dobra. No i teraz dopiero mogę coś tutaj kombinować. Z czymkolwiek więcej, prawda? Dopiero w tym momencie cokolwiek możemy robić. Tak naprawdę. Dopiero w tym momencie jest cokolwiek możliwe dla nas. 41, ok. No i teraz tak o. Ten musi blokować. On teraz musi iść pod blokowanie. Na strągi on musi być ustawiony. No i dobra. Teraz już będzie git. Ty też oczywiście nie buduje, bo ja mówiłem only sniper. Więc only sniper. Git. 45, więc spokojnie. Jeszcze mam czas. 14 tysięcy na to. No właśnie. Pierwszym sobie poradziłem bez problemu, więc jednak bym sobie zrobił jednak to. Mhm. To jest impopable, ale jednak spokojnie sobie tutaj damy radę jeszcze. Więc jednak dodatkowa tutaj kasiorka by mi się przydała jak najbardziej. Dodatkowa kasa to postawa teraz będzie dla mnie, jak najbardziej. Bez tego nie dam rady później, więc jeszcze jeden zrzut potrzebuję. On nam się spłaci, no niedługo będzie on tutaj po prostu leciał, więc spokojnie, on spłaci się w miarę szybko. Teraz zrobimy sobie blokowanie. No i już działamy. Dopiero w tym momencie nasza mapa cokolwiek znaczy. Cokolwiek wreszcie znaczymy. Ale ciągle nie rozumiem, czemu on ich nie zaupgrade'ował. Naprawdę nie rozumiem tego. Według mnie to już dawno powinno się u niego wydarzyć. Ale dobra. Może jakiś to ma sens, może jakoś ma taktykę na to, może tak jest. Dla mnie jest to niezrozumiałe, naprawdę dla mnie to jest niezrozumiałe. Więcej by zarobił, to by się spłaciło mega szybko. To 6 tysięcy wychodzi, ej nie, ma 80, a nie 120? Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem tego już, całkowicie już teraz. 50%, jeszcze spokojnie mogę tutaj sobie upgrade'ować ich na zrzuty. Jest ciekawe, jak to wyjdzie później w odnośnie tego, kto więcej zarobi. On czy ja? Nie, na małpkach on. O, widzicie? Dopiero w tym momencie was za 120. Czy cały czas grał na tych podstawowych. Dziwne, naprawdę to jest dziwne dla mnie. Mega dziwne, wręcz bym powiedział. Dobra, jeszcze... Z 2-3 małpki na zrzutę mogę zrobić. One mi się spokojnie spłacą w miarę szybko. A oczywiście zrzuty, bez tego nie mam szans na cokolwiek. Klikam cały czas tą jedyneczkę, żeby te zrzuty systematycznie jednak wyciągać. Ok, kolejny zrzut. Znowu na stronga, bo tu będzie kolejny blokujący. Dwa blokujące naprawdę jakoś wystarczą. On ma tutaj naprawdę mega dużą siłę rażenia, więc jak najbardziej jego tutaj siła będzie znacząca.
ale ja po prostu jeszcze jednego tutaj wolę mieć w razie co, w razie W do zablokowania. Jednak wiecie, lepiej zabezpieczyć. Właśnie, widzicie, dopiero w tym momencie zbudował to. Nie rozumiem, nie rozumiem, naprawdę. Nie wiem dlaczego. W taki sposób on to zrobił, naprawdę nie wiem. Dobra, kolejna małpka i speed 4000, to jest po prostu dwa zrzuty albo jeden zrzut, no dwa zrzuty jednak będą mi potrzebne. No widzicie? I mniej więcej w tym momencie zarabiamy podobne kwoty, chociaż nie. 6000? Nie, ja 3000 na rundę nie zarobię. One są w miarę szybkie, więc chyba nie ma szans aż tyle jakiej kasiorki wyciągnąć z tego. Ale ja oczywiście tutaj cały czas upgrade'uję swoje tutaj zasoby ludzi. 67, spokojnie. Jeszcze spokojnie tutaj możemy działać, jak najbardziej. Okej. Okay. Upgrade'y. Jak widzicie, więcej mam na speed, bo na speed jest tutaj ważniejszy. Zdecydowanie jest ważniejszy speed aktualnie. No i teraz będzie kolejna do zrzutów. Super. No i dobra. I kolejna. Po prostu lecimy z koksem. Tutaj nie można po prostu oszczędzać. To coś patrzy, czy każdy ma full upgrade, ale każdy ma full. Dobrze, bardzo dobrze. Kolejny. Jak widzicie, mój zysk już w tym momencie chyba jest większy. Ale nie o to się rozchodzi. Ale na początku grunt, że tutaj Smurf dobrze działał i obronił nas tutaj, bo bez jego wsparcia na początku moja jedna tutaj małpeczka nie miała żadnych dosłownie szans. Znowu na strong, okej. Okay. Jak widzicie, jest silny, silna jest ta linia nasza. Ustawmy dwóch jeszcze na strong dodatkowo. Ustawmy jednego na last. Wiecie, w razie W wolę tutaj najmniej to zabezpieczenie. Kolejny. Kolejna sekuracja. A teraz nie wiem właśnie co on teraz planuje. Co on planuje kupić? Bo nie widzę jego rozwoju już w tym momencie za bardzo. Już nie upgrade'uję na zrzuty, bo wydaje mi się, że już chyba one mi tutaj więcej nie dadzą. Więc tylko i wyłącznie dokładam dodatkowe małpki na szybkoszczelności jednak. Raz, dwa i znowu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. No, takie wyzwania po prostu lubię. One są mega przyjemne. To jest jedno z przyjemniejszych właśnie wyzwań. Tylko, że po prostu trzeba ten początek przejść. Jak przejdziecie już początek, to później idzie w miarę spoko. Ja z nas zomboli, to troszkę się boję jeszcze. Strzelę jeszcze jednego ogłuszającego. Tak, dla spokoju swojego. Żeby jeszcze jednak jeszcze jeden był do uspokojenia ich. W razie W. Oj, nie wiem, czy nie ustawić go na First jednak. Dajmy na First jednego z nich. Widzę, że on coś nie daje dalej. Ale chyba jest w grze. Chyba jest w grze tutaj jeszcze on. Ale nie widzę żadnego rozwoju. Patrzcie, ile on ma kasy. 300 tysięcy. Nic nie robi więcej z nią. Ja ci przeczekajmy tą chwilę. Dobra, ruszył z falą, więc jest tam. No i dobra, i teraz co? No, daliśmy radę, no ale to... To jednak nie jest to, prawda?
Udało się pokonać Impopable w dwie osoby. Spoko, wielkie dzięki tutaj za pomoc oczywiście. Ale troszeczkę się dziwię, że nie budowałeś nic więcej. Wiem, że moja strona to była troszeczkę rozbudowana, no ale okej. Dzięki wielkie. Was też zapraszam tutaj na... Nie chcę tutaj zostawić w grze. Do pisania do mnie, po prostu jak jestem w gierce, zagramy sobie, nie ma żadnego problemu, ale gramy z poziomu tego Steama, prawda? To widać po grze, prawda? Że to jest poziom Steamowy, a nie z komórki. Dobra, dzięki wielkie wam za oglądanie, tobie za grę. Widzimy się w kolejnym meczu. Na razie, hej, pa!